Witam Państwa w kolejnej odsłonie designera. Dzisiaj zajmiemy się wymiarowaniem. Zrobimy to na przykładzie rysunku, który wykonaliśmy w czasie poprzednich sesji. Pamiętacie Państwo doskonale, kiedy używaliśmy linii pomocniczych, żeby wyznaczyć pola perforacji i obrys. Jak widać, już pewne wymiary pojawiły się na tym rysunku. Są to zwymiarowane marginesy oraz wymiar po obrysie, tak? Mamy szerokość i długość. Te wymiary designer wprowadza automatycznie do rysunków. Natomiast ja chciałabym dodać więcej wymiarów, dlatego teraz pójdę do pola perforacji i w zakładce pole perforacji wyłączę oczywiście linię siatki w tle dla większej przejrzystości, żeby uniknąć przyciągania do punktów siatki. I tutaj w narzędziach mam narzędzia do wymiarowania linearnego i do wymiarowania kątów. Zaczniemy od wymiarowania linearnego. Chciałabym wprowadzić wymiary wzdłuż tych części mojej formy. I teraz tak, klikam, wyznaczam punkt początkowy danego wymiaru. Potem po raz drugi klikam, żeby wyznaczyć punkt końcowy i już mogę umiejscowić linię wymiarową. Tak, czyli trzecim kliknięciem ustalam to położenie linii wymiarowej. Czy to ma być wewnątrz rysunku, czy na zewnątrz? Ja oczywiście zawsze umieszczam wymiary na zewnątrz, dzięki temu rysunek jest bardziej czytelny. To samo zrobimy dla tego boku. Pierwszy punkt, oczywiście przybliżamy. Wiemy, że to jest zasada numer jeden w designerze, przybliżyć i dokładnie złapać konkretny punkt. Tak? To nam pomaga rysować precyzyjnie. Jeszcze bym chciała dowymiarować ten dłuższy bok. Pierwszy punkt. Klikam końcowy punkt. No i już mamy to. Mogę odsunąć linię wymiarową i ustalić położenie takie, jakie mi najbardziej odpowiada. Klikam. Oczywiście możemy również zwymiarować pole perforacji, tak? Mogę to zrobić bez problemu. Pierwszy punkt, końcowy punkt. Natomiast takie wymiarowanie nie jest dokładne, ponieważ widać to dobrze, szczególnie tutaj. Ten punkt początkowy mojego wymiaru to nie jest punkt, w którym zaczyna się perforacja. Gdybym chciała zwymiarować odległość między oczkami, to muszę kliknąć pierwsze oczko, przejść na koniec rzędu. Teraz jeszcze bez klikania decyduję się, czy chcę mieć wymiar zewnętrzny, wtedy przesuwam kursor myszki na prawo, czy wewnętrzny, przesuwam kursor myszki na lewo, tak? Przesuwam na prawo, zewnętrzny. Ja bym chciała mieć ten zewnętrzny wymiar pomiędzy oczkami, czyli 957, czyli teraz klikam, żeby zatwierdzić tę opcję i mogę odsunąć linię wymiarową. Jak widać, ten wymiar już jest dokładniejszy, 957. Powiedzmy, że ja nie potrzebuję wymiaru 970, dlatego go wybiorę i usunę przy pomocy delete. Powtórzę tę czynność. Chciałabym po prostu znać odległość pomiędzy oczkami, rozstaw. I znowu wybieram wymiarowanie, klikam pierwsze oczko, przechodzę do drugiego i tu już widzimy, przesunęłam kursor na dół, mam 18,9. Przesuwam go do góry, 8,9. I przy tym wymiarze chciałabym zostać. Klikam, potwierdziłam i odsuwam linię pomocniczą, tą linią wymiarową. I w ten sposób zwymiarowaliśmy linearnie nasz rysunek. Oczywiście nie ma problemu z wymiarowaniem również po diagonalu perforacji. Tutaj nie ma żadnego problemu, też mogę kliknąć, wybrać punkty, dowymiarować. Teraz będę chciała się zająć wymiarowaniem tych dwóch kątów. Klikam kąt. Żeby zwymiarować dany kąt, muszę wybrać jego wierzchołek, czyli wybieram wierzchołek, wybieram kolejnym kliknięciem pierwsze ramię kąta, linię początkową do wyznaczenia wymiaru i linię końcową, czyli drugie ramię kąta. Teraz jeszcze nie klikam, tylko przesuwam się po drugim ramieniu kąta i mogę dopasować położenie linii wymiarowej, na przykład tutaj, i klikam, żeby potwierdzić. To samo zrobimy dla tego kąta, czyli wyznaczam wierzchołek, wyznaczam linię początkową, czy pierwsze ramię kąta i przechodzę do drugiego ramienia.
Mogę dopasować umiejscowienie wymiaru i tutaj. No i mamy nasz kolejny wymiar. W ten sposób udało nam się zwymiarować cały rysunek. Przejdę jeszcze do podglądu. Mam nadzieję, że z każdym krokiem designer jest dla Państwa coraz bardziej przyjazny i też widzicie Państwo, jak bardzo intuicyjny jest ten program w samej obsłudze. Życzę Państwu powodzenia w stawianiu kolejnych kroków w designerze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.